moją największą pasją jest kosmos i w zasadzie wszystko, co z kosmosem jest związane. Kiedyś w internecie zobaczyłam ludzi, którzy jakby w ramach tej pasji kosmicznej zajmują się modelarstwem rakietowym, czyli wypuszczają swoje małe modele, no jeszcze nie w kosmos. Zbudować rakietę i wypuścić ją jest dosyć łatwo. Wystarczy jakby ściągnąć sobie program, tam wyliczyć wszystko, żeby ona była stabilna. Ale jeśli chce się być w tym bardziej zaawansowanym, to jest po prostu masa dróg, którymi można pójść. Ja właśnie głównie rozwijam moje rakiety w kierunku elektroniki. Ja w moich rakietach używam tub kartonowych lub drukowanych 3D, owiewkę czy stateczniki, czy gniazdo montażowe dla silnika. Drukuję po prostu na drukarce 3D. Większość jest zasilana silnikiem na paliwo stałe. To właśnie można porównać do petardy. Najwyżej moja rakieta poleciała około 500 metrów. To też nie jest takie moje zajęcie full time, to jest takie hobby. Zajmuję się programowaniem sztucznej inteligencji i od wielu lat jakby moim celem było, żeby zajmować się tym na potrzeby kosmosu. I od tego roku pracuję w firmie, która zajmuje się produkcją i oprogramowaniem urządzeń optycznych do satelit. Za jakiś czas mój kot może będzie miał szansę polecieć w kosmos razem z jedną z tych misji. W pierwszy weekend września jest zwykle organizowany festiwal Meteora, czyli taki festiwal rakietowy na Pustyni Błędowskiej, gdzie po prostu ludzie przyjeżdżają ze swoimi rakietami. Brałam udział w analogowej misji kosmicznej. To jest misja kosmiczna symulowana na Ziemi. Dla mnie to była taka przygoda, trochę w udawanie astronautów, ale w rezultacie dołączyłam do stowarzyszenia InSpace.